Zwrócił się z prośbą do środowiska adwokackiego, aby w sytuacji, kiedy wypowiada się w sprawach politycznych, zachowało obiektywizm w sferze faktów. Czy to aluzja do sytuacji, która dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego? Ja myślę, że to bardzo ważny gest pana prezydenta, który zdecydował się uczestniczyć i być gościem zjazdu adwokatury. Postanowił tam powiedzieć o tym, co jego zdaniem jest nie tylko dla tego środowiska, ale dla Polski najważniejsze i to, co najważniejsze i te najważniejsze jakby komentarze, które płyną szczególnie ze środowiska prawniczego, no to fakt, że ta decyzja spotkała się z dużym uznaniem i te słowa, które tam padły, ja mam głęboką nadzieję, będą takim zaczynem do tego, żeby po prostu nad pewnymi rzeczami również w tym środowisku się głębiej zastanowić. Panie ministrze, czy wraz z upływem kadencji pana Rzeplińskiego skończy się afera wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy też rzeczywiście w dalszym ciągu ten proceder będzie trwał, będąc podgrzewanym przez opozycję? Ja mam głęboką nadzieję, że te problemy zostaną rozwiązane, bo taka jest polska racja stanu. I jeszcze raz powtórzę te gesty i te decyzje, które podejmował pan prezydent i te, o które przed chwilą pytał mi ojciec, są też takimi gestami, które mam nadzieję będą skutkowały rozwiązaniem tego problemu. Panie ministrze, ogromne zainteresowanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to Polonia. Może warto również przy okazji tego naszego spotkania w aktualnościach dnia na antenie Radia Maria powiedzieć o tych bardzo konkretnych decyzjach, które prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uczynił w stronę Polonii rozrzuconej w różnych zakątkach całego świata. No to przede wszystkim myślę w tym momencie trzeba powiedzieć o inicjatywie ustawodawczej pana prezydenta skierowanym do parlamentu projekcie ustawy o legitymacjach szkolnych, bo tak na roboczo możemy tylko nazwać, legitymacjach szkolnych skierowanych do wszystkich uczniów polskich szkół bez względu na ich typ i miejsce. I to, co ważne, ta ustawa przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie, została skierowana do drugiego czytania i ja głęboko wierzę w to i mam taką nadzieję, że te dzieci, które będą przyjeżdżały do Polski już na najbliższe letnie wakacje, będą mogły korzystać z takich samych praw, jak ich rówieśnicy, którzy na co dzień mieszkają i uczą się tutaj w Polsce. Ale takich kwestii jest dużo więcej. Ja powiedziałem o tej, która wymagała zmiany w polskim prawodawstwie. Staramy się też wspierać tych Polaków, którzy takiej pomocy potrzebują na Ukrainie. Niedługo będziemy przewozić tam kolejną taką partię wsparcia, która zawiera i podręczniki szkolne, ale zawiera też dla tych, którzy tego potrzebują, taką pomoc rzeczową. To bardzo cenna inicjatywa, z którą zgłosili się do nas Polacy mieszkający na Zachodzie. Taka inicjatywa wsparcia przez tych, którzy mogą wspierać tych, którzy na to wsparcie na Wschodzie potrzebują i tego wsparcia oczekują. Panie ministrze, każda wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju także obejmuje spotkanie z Polakami mieszkającymi w poszczególnych państwach. Tak, i to są spotkania, które przechodzą do historii, bo z jednej strony pan prezydent, a jeśli towarzyszy mu w tych wyjazdach też pierwsza dama, pani prezydentowa, spotykają się z Polakami, ale z drugiej strony skala tych spotkań, zainteresowanie i Polacy, którzy przybywają często z dalekich stron tego państwa, no pokazują, że czują się obywatelami Polski, że czują się Polakami, że chcą, żeby ta więź pomiędzy Polską i ich ojczyzną a nimi trwała, że cenią sobie to, że pan prezydent znajduje czas i podkreśla rolę tych Polaków właśnie w podtrzymywaniu polskości, ale też w działaniu w tych ich państwach zamieszkania na rzecz Polski. To ceni i to tak naprawdę taki element budowania silnej Polski i podkreślania, że jesteśmy jednym narodem i że wzajemnie możemy się wspierać. Widać już tego owoce i myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa, którą z pewnością będziemy kontynuować. Zbliża się, panie ministrze, 25. rocznica powstania Radia Maria. Główne uroczystości w Toruniu już w najbliższą sobotę.
Pytanie takie bardzo osobiste, panie ministrze. Patrząc na działalność Radia Maryja 25 lat, to już jest rzeczywiście kawał bardzo konkretnej historii. Jaką rolę według pana ministra odgrywa Radio Maryja w rzeczywistości państwa polskiego, ale także w tej wspólnocie międzynarodowej? No ja przede wszystkim chciałem podkreślić, że to jest właśnie ta wspólnota, że to jest wspólnota Polaków, ale też wspólnota, nawiązując troszeczkę do tych ostatnich pytań, to jest też wspólnota, która daje możliwość bycia i czucia się elementem tej wspólnoty tym, którzy są Rosjanami po całym świecie. To jest wreszcie takie medium, ale to jest wreszcie taka społeczność, dzięki której ci Polacy wiedzą o tym, co dzieje się w Polsce. I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę dla mnie osobiście wzruszające, że w odległych od Polski miejscach można spotkać członków rodziny Radia Maryja, którzy budują tą wspólnotę, są dumni, że są jej elementem, a my możemy być jako Polacy, jako Polska dumni, że właśnie rodzina Radia Maryja jest aktywna, jest obecna w wielu miejscach świata, nie tylko w Polsce, i że tak naprawdę jest takim bardzo ważnym elementem budowania naszej tożsamości i naszej narodowej dumy. Panie ministrze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Mówimy sobie do zobaczenia podczas uroczystości jubileuszowych 25-lecia powstania Radia Maryja. Bardzo gorąco pana ministra pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem. Do zobaczenia, szczęść Boże. W aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem ministrem Adamem Kwiatkowskim, szefem gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Radio Dog FM, rokom ci ta Barbie Baby.